Witajcie na kanale Tutam. Idziemy dzisiaj na grzyby. Popatrzymy w ogóle, ile jest tych grzybów w lesie. Zobaczymy, czy jest co w ogóle zbierać. O, patrzcie, są małe, takie co pies nasiurał, rosną. Pokażę wam moje miejsca, gdzie grzyby się kosi po prostu kosą, tak? Grzyb na grzybie i grzybem pogania, i są to różnego rodzaju grzyby. Tak więc poszliśmy prosto, skręciliśmy w lewo, potem w prawo, no i mamy pierwsze okazy, tak? O, tutaj widzimy jeden, tutaj gdzieś się świecił drugi, tak? Potem, żeby znaleźć kolejne grzyby, znowu musimy iść kawałek prosto, no i kręcimy w prawo, tak? I mamy grzybek, widzicie go, jaki piękny, tak? Potem znowu idziemy kawałek prosto, jakieś 3-4 kroki, tak? No i mamy kolejnego grzybka, tak? Sobie rośnie, no to kręcimy w lewo. O, proszę bardzo, muchomorki. O, tam jest mały, a ten czerwony ładny gdzie jest, Bartek? O, proszę, jaki piękny muchomorek, a obok muchomorka takie coś się uchowało, zabieramy. O, słuchajcie, mamy zestaw grzybów, ale tu mamy ich więcej, tak więc nazbieramy, zaraz się obłowimy. O, spójrzcie, grzyb na grzybie i grzybem powala. O, prawdziwe grzybobranie, to się nazywa przysmak teściowej. Gdzie nie spojrzymy, to rosną. O, tutaj jakie piękne, spójrzcie, ale borowik, super, cudowny. Gdzie się nie cofniemy, gdzie nie spojrzymy, tam grzyby, o tam jakie stado rośnie, same kozaki. Spójrzcie, cudo, cudo normalnie na patyku. O, kolejne, i tu kolejne, grzyb na grzybie i grzybem pogania. Są tak piękne, że aż grzech ich nie brać. Ale cudowne, spójrzcie, jaki przysmak. A te, tutaj to prawdziwa mafia, zobaczcie. Rządzą, nawet się jeden chyba obalił już. Proszę, jakie cuda natury mamy w lesie. To jest grzyb? No, to są jakieś takie grzybki, zobacz. Ten tutaj jadalne są? Nie, ten tu u góry ma już jakieś pilniki, a te sobie ładnie rosną. Cuda natury. O, spójrzcie, tutaj mamy grzybki. Kawałek dalej ujęcie. Grzyb. 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 I tam dalej też mamy grzyby, tu grzyby, tu grzyby, jak nakosimy i wytniemy, to będziemy kręcić dalej. Słuchajcie, kolejne ujęcia, plac grzybowy. Wszędzie, gdzie nie spojrzymy, rosną grzyby, grzyby, mamy grzyb na grzybie i grzybem pogania. O, tam widzicie, ile grzybów, tu kolejny, tam. Z tej strony mamy grzyby. Wszystko, co się świeci, to są grzyby. Proszę, kolejny plac podgrzybków. Kolejny. Tutaj mamy. Tam mamy. Tam mamy. Tu ktoś kopnął. Tam jest, leży. A to gdzie depnął? To? Poczekaj, poczekaj. No, o, to chyba ty. Tak. O, tutaj jaki duży. Tu kolejne mamy. Tak, bo to tak więc, gdzie nie pójdziemy, spójrzcie, ile grzybów. One są zdrowe. Są zdrowe, ale ile można ich zbierać? Nam wiaderko już wystarczy. O, proszę bardzo. 5 kroków dalej mamy kolejne stado. Jeden, drugi, trzeci. Tutaj już mamy czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty. Idziemy dalej. Dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty. I tak można w nieskończoność dalej sobie te grzyby liczyć. O, mamy kolejny, tak? I dalej w lesie idąc są kolejne. O, znaleźliśmy jajo w lesie. Ciekawe, co w nim jest. O, mocne. O. Jadalne. Nie jest zbóg. I nie ćwierka. O, proszę, będzie sowa, będzie kajna tutaj za chwilę się rozwijała. A oto
sowa. Sowa w pełnej krasie, zwana również kanią. Spójrzcie, jaka piękna. Cudowna kania. Jaka jest jej wielkość? No potężna, większa od dłoni. Mamy naszego ulubionego grzyba, tak zwanego, jak on się nazywa, które kiedyś one były pod ochroną. O, a tam rośnie sowa. O, zobaczcie, gdzie sowa. Sowa. Co? Nie, nie są kurki, są to lepsze grzyby. O smaku orzechowym, zabieramy go do domu. Tak więc ten tutaj o smaku orzechowym już jest wycięty. O, a spójrzcie, tam jedna sowa, a z tej strony drzewa tam druga sowa. A podobało się? To jeszcze głośniej! Yeah.